Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo Państwu redaktorom za przybycie, za to, że za pośrednictwem Państwa mediów będziemy mieli możliwość dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców Białej Podlaskiej, którym chciałbym dziś zaprezentować budżet na 2021 rok. Jest to bardzo obszerna materia, postaram się skupić na najważniejszych wskaźnikach. Niemniej jednak proszę o cierpliwość i uwagę, bo chwilę będzie musiało to potrwać. Mam nadzieję, że jego graficzne wyobrażenie też pomoże w lepszym zrozumieniu. Dziękując Państwu radnym za przyjęcie złożonego przeze mnie i moich współpracowników projektu budżetu, powiedziałbym, że to najlepszy prezent noworoczny, jaki mogliśmy dać mieszkańcom naszego miasta, a więc wszystkim sobie. Ten budżet chciałbym krótko scharakteryzować, podkreślając kilka jego najistotniejszych cech. Przede wszystkim jest to budżet rozwoju. Kontynuujemy inwestycyjną ofensywę. Wiem, że czasem Państwo dziennikarze już biorą w cudzysłów te używane przeze mnie określenia. Historyczną, bezprecedensową. Ale tak właśnie jest. Rok 2019 zamknęliśmy poziomem wydatków majątkowych, a więc tych ponoszonych na inwestycje w kwocie 54 milionów złotych za zakończony już rok 2020. Ta kwota wydana przez nas na inwestycje będzie wynosiła najprawdopodobniej około 65 milionów złotych. Inwestycje, które zaplanowaliśmy już w tym nowym, tegorocznym budżecie, sięgają wartości 98 milionów złotych. Jest ogromna szansa, że na podobnym poziomie, co inwestycje w dwóch ubiegłych latach, od początku tej kadencji, również zostaną zrealizowane. Dla porównania dodam, że wysokość nakładów inwestycyjnych w wielu poprzednich latach, wielu wcześniejszych kadencji, oscylowała w kwotach około kilkunastu milionów złotych. Jest to kilkukrotny wzrost. Jesteśmy świadkami tego wyjątkowo dynamicznego rozwoju naszego miasta. Stąd właśnie to chcę podkreślić w pierwszej kolejności. Mimo obiektywnie bardzo trudnych czasów, będę o tym jeszcze dzisiaj wspominał, rozwijamy naszą Białą Podlaską w sposób bezprecedensowy dla siebie i przyszłych pokoleń mieszkańców naszego miasta. Jest to budżet optymalnego wykorzystania środków zewnętrznych. W tej kwocie 98 milionów złotych, jaką stanowi wartość zaplanowanych do wykonania w tym roku inwestycji, prawie 50 milionów złotych to środki zewnętrzne, w tym 37 milionów złotych środków z Unii Europejskiej. Prawie co druga złotówka, którą chcemy zainwestować w tym roku, pochodzi ze środków zewnętrznych. Jeszcze raz podkreślę, bezprecedensowe wsparcie, ogromna szansa na cywilizacyjny skok rozwojowy, a w zasadzie na jego kontynuację już w trzecim roku tej kadencji. Jest to także budżet pomocnej dłoni. Tą pomocną dłoń wyciągamy wobec tych mieszkańców Białej Podlaskiej, przede wszystkim tych, dla których okres epidemii jest tym trudnym i dotykającym ich wyzwaniem. Czy to w kwestiach zdrowotnych, rodzinnych, czy jeśli chodzi o bezpośrednie oddziaływanie naszego budżetu, w kwestiach ekonomicznych. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy są i takie branże, które w epidemii ze względu na swój swoisty charakter nawet lepiej się rozwijają, ale bardzo wielu mieszkańców miasta dotykają ekonomiczne trudności epidemii i mimo, że obiektywnie i odpowiedzialnie należy podkreślać, że ewentualny coroczny wzrost podatków i opłat lokalnych, na przykład o wskaźnik inflacji, jest czymś zupełnie naturalnym i gospodarskim, o tyle w tym roku epidemicznym, w drugim już roku epidemii, zdecydowaliśmy się wspólnie z Radą Miasta nie podnosić podatków i opłat lokalnych. Jest to koszt, który bierzemy na barki naszego budżetu, bo koszty funkcjonowania miasta, te ponoszone z budżetu miasta, także niestety w sposób niezależny od nas, samorządowców, rosną, ale w tym roku
dając odpowiedź szczególnym potrzebom wielu mieszkańców miasta, nie zdecydowaliśmy się na choćby aktualizację, choćby lekkie podwyższanie tych podatków i opłat lokalnych. Ta pomocna dłoń, którą wyciągamy tym budżetem do mieszkańców miasta, wiąże się także z tym, że bardzo dużym wysiłkiem naszego budżetu utrzymujemy prawie w niezmienionej postaci wysokość wsparcia dla środowisk społecznych, dla tych stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, które działając oddolnie tworzą tą naszą miejską strukturę, wynoszą wartość dodaną do funkcjonowania miasta, są najważniejszymi partnerami samorządu w kreowaniu naszej rzeczywistości. I w ten sposób te wszystkie organizacje społeczne działające w obszarze profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, w dziedzinie kultury, w dziedzinie sportu, zwłaszcza nasze uczniowskie kluby sportowe, które angażują tysiące dzieciaków do zdrowego, mądrego, odpowiedzialnego spędzania wolnego czasu i dobrego wychowania, otrzymają dotacje praktycznie w niezmienionej formie. To też tym większy wysiłek naszego samorządowego budżetu, że podejmowany w okresie istotnych trudów w jego kompleksowym zbilansowaniu. To wreszcie budżet dotrzymanego słowa. Mam ogromną satysfakcję i dziękuję za to bardzo, w szczególności Państwu radnym, Rady Miasta, że starając się współpracować odpowiedzialnie, realizujemy sukcesywnie, czasem mniejszymi, czasem większymi krokami, ale cały czas sukcesywnie postępując do przodu, obietnice wyborcze, które składaliśmy mieszkańcom. Ta moja osobista satysfakcja płynie z faktu, że to już jest kolejny rok realizacji tego fundamentalnego, podjętego przeze mnie zobowiązania wobec mieszkańców kampanii wyborczej o przyjęciu i sukcesywnej realizacji planu budowy dróg. Jest to kolejny budżet, w którym powstaną nowe 4 drogi osiedlowe i będzie kontynuowana lub rozpoczynana budowa także kolejnych dróg z tego układu podstawowego. Za chwilę pokażemy. Jest to wreszcie kolejny rok, gdzie maksymalnie w sposób zoptymalizowany wykorzystujemy skutecznie, pozyskując środki unijne w imponujących wysokościach. Jest to wreszcie rok, w którym przystępujemy do realizacji inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców od kilkudziesięciu lat. Mówiłem o tym w kampanii wyborczej. Nowa przeprawa na rzece Krznie, most nad Krzną w osi ulic Artyleryjskiej oraz Daleki i Koncertowej. Plan, który w Białej Podlaskiej jest znany od lat 80., gdy miasto przygotowało, zabezpieczyło w swoim posiadaniu tereny pod tą inwestycję. Plan, który zyskał na aktualności swojej potrzeby w ostatnich latach, gdy to właśnie ten kwartał miasta w przebiegu ulic Warszawskiej, Łomackiej, Witorowskiej stał się tym najbardziej zakorkowanym, najbardziej uciążliwym, jeśli chodzi o ruch kołowy dla mieszkańców. Ta potrzeba aktualizuje się także faktem rozpoczęcia formowania garnizonu wojsk zmechanizowanych na terenie po byłym lotnisku wojskowym, który dodatkowo wygeneruje wzmożony ruch w tej części miasta. Tym mostem zrealizujemy tę pilną potrzebę szybkiej komunikacji, zmniejszenia likwidacji korków, wreszcie szybszego docierania w ten rejon miasta, także na przykład z Kuszy. Skrócimy drogę karetek do mieszkańców całego potężnego kwartału miasta, czy skrócimy czas ich dojazdu chociażby do szpitala. Jest to inwestycja, o której jeszcze dziś opowiem. Jest to wreszcie budżet racjonalnej polityki finansowej. Jest to kolejny budżet, którym w tej kadencji spłacamy wielomilionową transzę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, kredytów i obligacji. Podkreślę, że łącznie z tym budżetem w tej kadencji spłacimy prawie 30 milionów złotych zobowiązań. Jest to znakomity przykład tego, jak roztropnie chcemy zarządzać budżetem.
inwestujemy na niespotykaną dotąd skalę, a jednocześnie sukcesywnie z roku na rok zmniejszamy zadłużenie miasta. W tej chwili zmniejszy się ono do około 50 milionów złotych i nawet fakt, że zbilansowanie tego naszego budżetu wymaga przynajmniej w kwestiach rachunkowych na początku roku w planie budżetowym uwzględnienia możliwości zaciągnięcia kredytu, to wobec rzeczywistości, która pokaże, że najprawdopodobniej nie będzie konieczności skorzystania z nawet stosunkowo niewielkiego, kilkumilionowego kredytu, daje dowód tej, jak chcę to silnie podkreślić, racjonalnej polityki finansowej. I wreszcie jest to budżet odpowiedzialny zgody. Chcę przypomnieć, że na 22 biorących w sesji Rady Miasta udział radnych, 18 głosowało za przyjęciem tego budżetu. Myślę, że to najlepszy dowód z jednej strony obiektywizmu i racjonalnej w najlepszy z możliwych sposobów, broniącej się zasadności zaproponowanych rozwiązań, a z drugiej strony dużej odpowiedzialności państwa radnych. Nie jest tajemnicą, że w różnych sprawach mamy inne zdania. To jest całkiem naturalne i świadczy o dobrze funkcjonującej demokracji, ale w tych strategicznych, zwłaszcza w okresie tego poważnego wyzwania, jakim jest dotykająca nas wszystkich epidemia, potrafimy się wznosić ponad podziały i obiektywnie przyjmować najlepsze z możliwych dla miasta rozwiązania. W dodatku tak zaskakująco dobre, gdy weźmie się pod uwagę obok towarzyszących nam epidemicznych okoliczności. Szczegółowe wskaźniki budżetu. Poziom dochodów budżetu to niespełna 426 milionów złotych, 425,288. Jak przedstawia się struktura tych dochodów? 370 milionów złotych, to jest ponad 87%, to są dochody bieżące, a prawie 55 milionów złotych, to jest prawie 13% ogółu dochodów budżetu, to dochody majątkowe, a więc te przeznaczane i związane z wykonywaniem inwestycji. Zaprezentuję w tej chwili strukturę dochodów i tutaj najważniejszym wskaźnikiem jest udział w podatku dochodowym. Za chwilę na kolejnej planszy powiem, jakie związane są z tym elementem strony dochodowej budżetu zagrożenia. Pozostałe podatki oraz opłaty to 56 milionów złotych. Tutaj kwoty niespełna 30 milionów złotych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości oraz dotacje i środki otrzymywane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej. I dochody majątkowe pochodzą w głównej mierze z dotacji. Wspominałem już o tych dotacjach na inwestycje. W tej kwocie 38 milionów złotych to dotacje ze środków Unii Europejskiej. Pozostała kwota to jest wsparcie dotacjami ze środków budżetu państwa oraz dochody ze sprzedaży majątku to kwota prawie 6 milionów złotych. 4 milionów złotych w tej kwocie są to środki przekazane nam przez starostwo powiatowe, przez sąsiednią jednostkę samorządu, przez powiat bielski w ramach wynagrodzenia za dokonaną zamianę nieruchomości. Jak przedstawia się właśnie ten jedno z tych podstawowych źródeł dochodu samorządu, którym jest udział gminy, powiatu, województwa we wpływach z podatków dochodowych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mówi, że gminie przysługuje 39% wpływów z tego podatku, powiatowi niespełna 11% wpływów z tego podatku, czyli tych, które mieszkańcy miasta, gminy, powiatu płacą od uzyskiwanych przez siebie dochodów. Popularny ten podatek zwiemy PIT-em, podatek dochodowy od osób fizycznych. I chciałbym zwrócić państwa uwagę na jeden fakt. Grafiki przedstawiają wykonanie w stosunku do planu w poprzednich latach. I co roku plan przyjmujemy na podstawie
danych przekazywanych nam przez ministra finansów i w ostatnich latach i wielu wcześniejszych bezproblemowo ten plan udawało się wykonać nawet z nawiązką. Do czasu epidemii wszystkie znaki wskazywały, że uda się też to i w 2020 roku. Jednak pogorszenie sytuacji ekonomicznej podatników, mieszkańców tej Podlaskiej, których dochody w tym okresie spadły, spowodowało, że wykonanie w roku 2020 jest o 4,5 miliona złotych mniejsze niż zakładane wpływy. Na kolejny rok właśnie do budżetu, który Państwu prezentujemy na 2021 rok, musieliśmy przyjąć kwotę prawie identyczną jak kwota w 2020 roku planowana, bo takie dane przekazuje nam Ministerstwo Finansów. Ale na podstawie ubiegłorocznych doświadczeń, jeszcze raz podkreślę, wpływów mniejszych o 4,5 miliona, widzimy tu zagrożenie dla wykonania dochodów budżetu w tej wysokości, bo obiektywna ocena sytuacji ekonomicznej pokazuje, że ten rozpoczęty już rok nie będzie lepszy niż poprzedni, a przynajmniej do czasu jakiejś istotnej zmiany, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo sanitarne, które mogłoby pozwolić istotnie pożegnać się z obostrzeniami, lockdownami i innymi ograniczeniami. Jest to okoliczność, na którą zwracałem uwagę Państwu radnym, że w marcu, gdy wpłyną tak zwane kwoty niewykonane z roku poprzedniego, jako środki wolne do budżetu, nie powinniśmy licytować się na bycie dobrymi wujkami, bo odpowiedzialne zarządzanie budżetem musi kazać nam uwzględniać ten ewentualny uszczerbek zaplanowanych już dochodach. Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody. Tutaj się zwrócić Państwa uwagę na wysokość zaplanowanych przez nas wpływów w podatku od nieruchomości. To kwota niemal 30 milionów złotych. To wysoka kwota, wyższa niż zaplanowaliśmy wcześniej na ten rok i mimo, na już zakończony rok 2020 i mimo, że w 2020 roku nie zrealizowaliśmy wszystkich dochodów, między innymi poprzez fakt zwolnienia przedsiębiorców na okres nawet do 3 miesięcy z podatku od nieruchomości, bo w ten sposób ratowaliśmy miejsca pracy, pomagając przetrwać przedsiębiorcom trudny okres wiosennego lockdownu, to gdyby kogoś zastanawiało, dlaczego tak śmiało wskazujemy wzrost dochodów z podatku od nieruchomości w tym już nowym 2021 roku, to odpowiem, że jest to pokłosie polityki inwestycyjnej jasnych przedsiębiorców, którzy w istotny sposób zwiększyli swoje powierzchnie do opodatkowania, ale najbardziej istotny czynnik wzrostu wynika z faktu, że już rok temu, w styczniu, dwoma aktami notarialnymi przekazałem wojsku, Skarbowi Państwa, Ministerstwu Obrony Narodowej, na ręce pana wojewody teren po byłym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej, na którym formowana jest obecnie nowa jednostka, garnizon wojsk zmechanizowanych. I jest to o tyle korzystne dla miasta, że nie tylko zyskujemy istotną szansę rozwoju, prestiż, setki, a może nawet tysiące miejsc pracy, ale także nowe dochody podatkowe. W skali tego roku ten nowy wpływ z podatku od nieruchomości, które wojsko płaci od tych setek hektarów, to 1 380 000 złotych. Wydatki budżetu zaplanowaliśmy w kwocie 455 milionów złotych i ona obejmuje właśnie ten prawie 100-milionowy zakres wydatków majątkowych. W tej ogólnej kwocie wspomniane wydatki majątkowe, natomiast wydatki bieżące to 350, prawie 7 milionów złotych. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na ten wskaźnik.
udział wydatków majątkowych, czyli tych wydatków ponoszonych na inwestycje w naszym budżecie, to 21,6%. To jest wskaźnik, którym mogą się chwalić tylko najbardziej dynamicznie rozwijające się miasta. To dodatkowy ogromny powód do satysfakcji i optymizmu, że już trzeci rok z rzędu trwa ten nasz inwestycyjny, dynamiczny proces. To są, proszę Państwa, środki, które co do zasady przede wszystkim zasilają miejską gospodarkę. Wykonawcami znakomitej większości miejskich inwestycji są wygrywający przetargi biascy przedsiębiorcy. To oni tworzą miejsca pracy, to dzięki tej inwestycyjnej ofensywie miasta tyle miejsc pracy w Bielej Podlaskiej z powodzeniem w tych przedsiębiorstwach funkcjonuje. Wreszcie to ci przedsiębiorcy płacą podatki, a zatrudnione przez nich osoby także podatki dochodowe. Miasto w ten sposób jest dziś najważniejszym strategicznym partnerem dla lokalnej gospodarki i wspaniale, że zwłaszcza w czasie epidemii, gdy kaprysy rynku mogą istotnie ograniczać możliwości funkcjonowania i rozwoju miastowych przedsiębiorstw, to miasto staje się takim najważniejszym partnerem. Struktura wydatków. Wydatki według działów. Wydatki według działów pokazują zarówno te majątkowe, jak i bieżące. I w ten sposób na przykład w oświacie, która stanowi aż 38% wydatków budżetu, to będzie łącznie z zaplanowanymi inwestycjami aż 173 miliony złotych. Imponująca kwota środków Unii Europejskiej, które wdrożymy w nasze oświatowe potrzeby, to m.in. efekt podpisany tutaj przeze mnie w zakończonym już roku dwóch umów z panem marszałkiem województwa Jarosławem Stawiarskim na realizację dwóch wielomilionowych projektów w obydwu naszych zespołach szkół zawodowych. Rodzina i pomoc społeczna, kwota prawie 100 milionów złotych. Rodzina i pomoc społeczna, kwota prawie 100 milionów złotych. Tutaj dominujący udział mają na przykład wydatki na świadczenia 500+, około 60 milionów złotych, czy około 18 milionów złotych na świadczenia alimentacyjne. Transport i łączność prawie 60 milionów złotych. No tu między innymi umieścimy te wszystkie nasze wydatki na budowę chodników, dróg rowerowych i dróg. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, prawie 25,5 miliona złotych. I tutaj przede wszystkim chociażby takie wydatki jak ten realizowany przez nas projekt KSZNA. Wydatki na administrację publiczną, czyli utrzymanie funkcji samorządu, Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego, to 18 milionów 600 tysięcy złotych. Chcę podkreślić, że bardzo dbamy o to, żeby wśród wydatków bieżących czy tymi wydatkami operować bardzo oszczędnie i można porównać, jak niewiele te wydatki rok do roku wzrastają i mają swoje źródło tylko w obiektywnych czynnikach, na które nie mamy wpływu, bo na przykład ustawowo wzrasta minimalne wynagrodzenie, czy rosną określane nam ze szczebla krajowego opłaty za media, jak na przykład tegoroczne podwyżki cen energii elektrycznej. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tutaj m.in. mieszczą się wydatki ponad 16 milionów złotych na straż pożarną, na endemicką straży pożarnej, które w zasadzie przepływają przez nasz budżet, bo to nie nasz miejski samorząd je wydaje. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, tu m.in. na przykład realizowany przez nas projekt
w założeniu zamkowo-parkowym Radziwinów, na który pozyskaliśmy w zeszłym roku dodatkowe 5 milionów złotych, zwiększając wartość tego projektu do 30 milionów złotych. To wydatki na kulturę fizyczną, prawie 23 miliony złotych, tu między innymi ponad 14 milionów złotych, które chcemy wydać w tym roku na budowę trzeciego, ostatniego już etapu inwestycji w miejski stadion. To wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Tutaj przede wszystkim to są wydatki na budowy, takie chociażby jak te w projekcie rewitalizacji, czyli budowę przy ulicy Umaskiej nowej siedziby przedszkola nr 6, czy też przy ulicy Kolejowej 21, budowę rodzinnego domu dziecka. No i pozostałe wydatki w kwocie niespełna 9 milionów złotych. Bardzo istotnym i kosztowiennym zadaniem realizowanym przez miasto jest oświata, funkcjonowanie białskiej oświaty. Jest to zadanie, którego wykonywanie jest powierzone samorządom przez państwo, ale jak za chwilę podkreślimy, w ślad za którym to powierzeniem nie idzie adekwatna grupa środków pozwalająca wykonywać te zadania, w związku z czym z dochodów własnych, z naszego budżetu musimy rokrocznie, jak wszyscy samorządowcy, dopłacać do funkcjonowania oświaty. We przestrzeni publicznej używa się pojęcia luki oświatowej na określenie tego poziomu dopłaty. I chciałbym zwrócić Państwa uwagę na niebezpieczną tendencję w skali całego kraju. Przez lata to permanentne niedofinansowanie przez państwo zadań oświatowych zlecanych samorządom się pogłębia. O ile w zeszłym roku nasze wydatki na oświatę zamknęły się kwotą około 55 milionów złotych, przy niespełna 110-milionowej dotacji i musieliśmy w zeszłym roku ze środków własnych dopłacić 45 milionów złotych, o tyle w tym roku wydatki wyniosą około 166 milionów złotych przy subwencji oświatowej, a więc tym środkom z budżetu państwa w kwocie 115 milionów złotych. Tym samym powiększamy naszą lukę oświatową o kolejnych 5 milionów złotych do 50 milionów złotych. I chciałbym podkreślić, że wzrost tej luki i generalnie całych wydatków jest od samorządów niezależny. Nie wynika z jakiejś maniery w zarządzaniu oświatą, tylko z serwowanych ze szczebla polityki krajowej okoliczności, jak na przykład podwyżki wynagrodzeń określane ustawą, ale w ślad za tym nie przekazywana jest proporcjonalnie większa subwencja, wzrost innych kosztów, jak chociażby wspomniany wzrost kosztów energii, czy wzrost minimalnego wynagrodzenia, gdzie w obsłudze w jednostkach oświatowych i na tym poziomie wynagrodzenia są zatrudniani pracownicy, oraz idące w ślad za wzrostem tych różnych kosztów wydatki bieżące w przeliczeniu naucznym, które są na przykład podstawą do naliczania wydatków na dotacje dla przedszkoli czy szkół niepublicznych. Proszę zwrócić uwagę na ten jeden fakt. Kwota dopłaty z budżetu miasta to 50 milionów złotych, a mówimy o tym, że kolejny, już trzeci rok z rzędu, rekordowy budżet inwestycyjny zamyka się deficytem w kwocie 30 milionów złotych. Wystarczyłoby, żeby tylko to jedno zadanie, które państwo każe wykonywać samorządom, było przez polecającego wykonywanie tego zadania sfinansowane w pełni. I naprawdę samorządy znajdowałyby się w zgoła odmiennie lepszej finansowej sytuacji. Wzrostu dochodów i wydatków bieżących. Tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, który corocznie staram się przedstawić, budując naszą wrażliwość na to, że zarządzanie budżetem to bardzo odpowiedzialna i wymagająca dużej delikatności i roztropności sprawa. Dlatego, że mówiąc obrazowo, jeżeli małżeństwo zarządza budżetem domowym, to gdy dochody obydwojga małżonków pozwalają na pokrycie wszystkich
wszystkich niezbędnych wydatków, opłacenie mieszkania, jedzenia, transportu, ubrań, ubezpieczenia, szkoły dla dzieci i wciąż zostaje pewna nadwyżka, to mówimy o tak zwanej nadwyżce operacyjnej, czyli dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Na podobnej zasadzie działa każde gospodarstwo, także to wielkie, jakim jest samorząd lokalny. Jeżeli uzyskujemy dochody wyższe niż wydatki bieżące, to znaczy, że mamy tę, umownie ją nazwijmy, poduszeczkę, żeby na przykład inwestować i się rozwijać. Tak jak w rodzinie ta nadwyżka finansowa uzyskiwanych dochodów, na przykład pensji rodziców, nad koniecznymi bieżącymi wydatkami pozwala wyremontować mieszkanie, czy sięgnąć po kredyt na budowę domu, albo zabrać rodzinę na wakacje. I zauważcie Państwo, że ta nadwyżka operacyjna, czyli ta bezpieczna poduszka finansowa, sukcesywnie się zmniejsza, dlatego że w sposób niezależny od samorządów, nie tylko my jesteśmy w tej sytuacji, to dotyka ogółu samorządów w Polsce, wzrastają wydatki bieżące w sposób nierównomierny do poziomu wzrostu dochodów. Bo z jednej strony wszystkie te podwyżki, które są od nas niezależne, powodują, że samorządy coraz więcej muszą na bieżąco wydawać, a jednocześnie określone zmiany szczebla ustawowego powodują, że zmniejsza się poziom uzyskiwanych dochodów. Takim przykładem jest chociażby zmiana ponad rok temu konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszenie o 1 punkt procentowy stawki dla najniżej zarabiających, czy zwolnienie z tego podatku osób do 26 roku życia. Oczywiście, że jest potrzebne i korzystne dla tej części podatników. Ale jeżeli ta umowa społeczna, funkcjonowanie samorządów zostały oparte także na dochodach i z tego źródła, że mają swój udział we wpływach z tego podatku dochodowego, to takie działanie państwa powinno równocześnie gwarantować samorządom wyrównanie takiego uszczerbku, na przykład poprzez zwiększenie dotacji czy subwencji, a tak się nie dzieje. I jest to postulat, z którym samorządowcy od lat aplikują do rządów. Planowane wydatki majątkowe, a więc właśnie te nasze wydatki inwestycyjne, ta imponująca kwota prawie 100 milionów złotych. Chciałbym pokazać dynamikę wzrostu tych wydatków. Usłyszałem ostatnio w jednym, że jeden z radnych skomentował, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Nie wiem, czy to taka nieumiejętność czytania naszego budżetu i takie głębokie niezorientowanie w sprawach naszego samorządu, czy próba manipulowania opinią społeczną. Jeszcze kilka lat temu udział wydatków majątkowych, czyli ponoszonych na inwestycje w budżecie, wynosił kilka procent. I było to mniej niż 10 milionów czy kilkanaście milionów. Zauważcie Państwo, że w tej kadencji, rok 2019, zamknęliśmy wydatkowanie kwot 53 milionów złotych, co stanowiło prawie 15% ogółu wydatków. Plan na zeszły rok, zgodnie ze zmianami z posiedzenia Rady Miasta, z sesji Rady Miasta 28 grudnia, to 85 milionów złotych i już wiemy, że to wykonanie, co dzisiaj wspomniałem, będzie wynosiło około 64 milionów złotych. 2 lata dynamicznej, bezprecedensowej, historycznej ofensywy inwestycyjnej i kolejny już rok, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji epidemicznej, potrafimy utrzymać ten poziom wydatków inwestycyjnych. Oczywiście to jest plan, który też mamy ambicje w tak imponującym kształcie, jak dotychczas realizować. Kierunki inwestowania w 2021 roku to graficzne, obrazowe pokazanie mniej więcej w jakich grupach wydatków ta kwota prawie 100 milionów złotych zostanie rozdysponowana. I nasze zadania inwestycyjne to inwestycje, wieloletnie inwestycje, jednoroczne oraz te z budżetu obywatelskiego, który corocznie przyjmujemy jako mieszkańcy w głosowaniu na projekty zgłaszane przez nas samych mieszkańców miasta. Inwestycje wieloletnie obejmują łącznie kwotę prawie 87 milionów złotych. I pokrótce
pokrótce chciałbym wskazać Państwu te najważniejsze. Budowa mostu na rzece Krzmie, całkowity koszt inwestycji obliczony na podstawie kalkulacji wykonanej przez fachowców, projektantów dróg i mostów, którzy za podstawę tego wyliczenia wzięli bliźniaczą inwestycję z 2009 roku, gdy wybudowaliśmy jako miasto nową drogę, nowy przebieg Alei Solidarności z mostem na Krzmie. Zastosowano wszystkie do tych przez każdy kolejny rok aż do dziś wskaźniki wzrostu robocizny oraz cen materiałów budowlanych z odpowiednimi narzutami i okazuje się, że szacowany koszt takich inwestycji to około 20 milionów złotych, a więc kwota jak najbardziej akceptowalna dla naszego budżetu, możliwa do zrealizowania. Co w sposób zrozumiały, i Państwo już też słyszeli takie uwagi, budzi frustrację niektórych lokalnych polityków, którzy straszyli, że będzie to 150 milionów złotych i że wobec tego jest to pomysł nierealny. A wszyscy od lat 80., jeszcze raz przypomnę, czekamy na realizację tej inwestycji. Kolejny istotny realizowany przez nas projekt to budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska, projekt kilkuletni, na który pozyskaliśmy kilkanaście milionów złotych dofinansowania, w ramach którego już zakupiliśmy nowe autobusy, pięć nowych skrani spełniających normę Euro 6, wybudowaliśmy zatoki i antyzatoki autobusowe, postawiliśmy tablicę dynamicznej informacji pasażerskiej i wreszcie przede wszystkim w ramach tego projektu już zbudowaliśmy wiele chodników i dróg rowerowych oraz będziemy budowali kolejne. W 2021 roku właśnie w tym zadaniu przede wszystkim w ciągu ulicy Janowskiej, w ciągu ulicy Zamkowej, Łomackiej, Zielonej i Witorowskiej. I nie tylko. Kolejna inwestycja, którą chcemy zakończyć w przyszłym roku, to dojazd do tunelu od strony ulicy Lubelskiej i strony ulicy Witorowskiej. Przypomnę, że zabudowę samego tunelu, czyli tej umownie nazwijmy dziury pod torami, odpowiada miasto. W 2019 roku już w kwietniu wyłoniliśmy wykonawcę naszej inwestycji, a więc układu dojazdowego, ze względu na konieczność skorelowania swoich prac przez PKP. Przez pewien czas czekaliśmy. Krótko przypomnę, że niektórzy oczekiwali, żebyśmy szybko, jeszcze jesienią tego roku, no minionego roku, rozpoczęli te inwestycje po uzgodnieniu wszystkich szczegółów z PKP. Natomiast nie chcieliśmy rozkopać miasta na zimę. Sami fachowcy, także wykonawcy wskazywali, że może być to wielomiesięczne zablokowanie miasta w tym trudnym okresie, w którym po rozpoczęciu roku pogoda może na przykład je zatrzymać. Ale nie zmarnowaliśmy tego czasu, wykonaliśmy tymczasowy układ objazdowy. To jest ta droga, która tuż za przejazdem kolejowym, już po stronie ulicy Witorowskiej, biegnie z Muszczołów, a później między domami osiedlem wpada w ulicę Witorowską i pozwoli uniknąć wielomiesięcznego zamknięcia miasta, bo propozycje naszego partnera ze strony PKP właśnie były obliczone na uzyskanie od niej zgody na ruch tymczasowy przez ulicę Podleśną i przez przejazd na ulicy Łomackiej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że po prostu nie można się było na to zgodzić, że przez wiele miesięcy moglibyśmy mieć zablokowany poważny kwartał miasta. Kolejna inwestycja to budowa ulicy Podmiejskiej. Przypomnę, że na budowę ulicy Podmiejskiej złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jeszcze nie znamy słowniki, ale powinny do nas dotrzeć w tym miesiącu. Niezależnie od tego mamy zabezpieczone środki, którymi chcemy rozpocząć te inwestycje w tym roku. Jesteśmy zdeterminowani, że nawet w przypadku, gdybyśmy nie uzyskali dofinansowania zewnętrznego, po prostu własnymi siłami rozpoczniemy tą budowę. Chcieliśmy to zrobić w zeszłym roku, ale w momencie, gdy sytuacja epidemiczna spowodowała, że decyzją
wspólną z Radą Miasta, uchwałą Rady Miasta. Zwolniliśmy przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Musieliśmy także po stronie wydatkowej budżetu zbilansować ten uszczerbek w dochodach. I wówczas postanowiliśmy nie rezygnować z żadnych inwestycji, a tylko przesunąć do realizacji w roku kolejnym te, która nie miała zewnętrznego dofinansowania, bo za priorytet uznawaliśmy realizację tych, które już miały dofinansowanie zewnętrzne. Budowa ulicy Sidorskiej, ostatniego etapu od skrzyżowania ze Stadion Przebiegu Alei Solidarności do granicy miasta w stronę Czosnówki. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Również w styczniu spodziewamy się rozstrzygnięcia. Niektórzy z Państwa pytali, dlaczego od końca miasta budowa tej ulicy. Z tego prostego względu już nieraz to komunikowaliśmy, że w tej chwili na ulicy Sidorskiej od Alei Tysiąclecia do Ronda Bohaterów Powstania Styczniowego trwa inwestycja właśnie ze wspomnianego projektu MOF-owskiego w budowę chodnika i drogi rowerowej. Na tej inwestycji została przeprowadzona, wydana decyzja w procedurze tzw. zrywowskiej i prawo nie pozwala wówczas równolegle na funkcjonowanie dwóch pozwoleń na budowę. Dlatego rozpoczynamy od tego ostatniego odcinka ulicy Sidorskiej. Przypomnę, że zarówno ulica Sidorska, jak i ulica Turmińska, a także Armii Krajowej, Warszawska i Kościuszki są ulicami z układu podstawowego naszego planu budowy dróg przyjętego na tę kadencję. Ulica Armii Krajowej, tutaj również chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na dostarczenie nam projektu przez wyłonionego w przetargu wykonawcę. Zapisaliśmy z tej puli dofinansowania otrzymanego w postaci tych słynnych szczeków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 3 400 000 zł i budowę kolejnych odcinków od ulicy Wieldorfa. Chcemy rozpocząć właśnie już w tym 2021 roku. Przebudowa ulicy Podmiejskiej, o tym wspominałem przed chwilą, budowa ulicy Narkowskiego i Furmana. Kontynuujemy rozpoczętą w zeszłym roku budowę. Są to dwie z czterech ulic z planu budowy dróg na rok poprzedni. Za chwilę pokażemy ulicę z planu budowy dróg na rok bieżący. Przebudowa ulicy Warszawskiej na tym odcinku trzecim od posesji numer 65A do obwodnicy miasta. Ta budowa zmierza do końca. Planujemy jej zakończenie do końca maja. Przypomnę, że jest to też inwestycja, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Opracowania projektowe w ogólnej kwocie na 2021 rok 600 000 zł. Budowa ulicy Jana Kazimierza, to jest dojazd do onkologii. Tutaj jesteśmy partnerami włączającymi się w realizowany przez Urząd Marszałkowski jako organ prowadzący projekt inwestycyjny naszego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Kolejna z inwestycji to już zakończenie inwestycji w budowę dwóch rond na drodze krajowej numer 2, czyli naszej obwodnicy na skrzyżowaniach z ulicami Perewerską oraz Aleją Solidarności. Pozostały nam już naprawdę drobne, kosmetyczne sprawy, m.in. promocja wydarzenia. W tym miesiącu dokonamy uroczystego otwarcia obydwu elementów tej inwestycji. Przypomnę, że jest to inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków projektu transgranicznego Polska, Białoruś, Ukraina. I naszym partnerem jest miasto Brześć, które po swojej stronie też wykonuje imponujące inwestycje, m.in. w kompletną przebudowę i unowocześnienie systemu zarządzania ruchem w tym dużym mieście. Kolejny z tych dużych realizowanych projektów inwestycyjnych, projekt zakaz wykorzystania wodorów Doliny Krzyny do celów turystycznych i edukacyjnych. To jest ta nasza droga piesza i rowerowa wzdłuż doliny, którą realizujemy w porozumieniu z panem wójtem, z gminą wiejską Biała Podlaska. Gmina w tym roku chce wykonać swój odcinek biegnący od wsi Porosiłki, a my chcemy kontynuować naszą budowę na wschód od
ale Jana Pawła II, bo tam w tej chwili mamy zakończony ostatni etap budowy, oraz na zachód od skrzyżowania, czy od zbiegu ulic Żurawi i Kusocińskiego, gdzie stoi pawilon edukacyjny. Budowa, przedbudowa Stadionu Miejskiego w Białej Podlaskiej. Wspomniałem już o tym, że mamy zakończone, rozliczone pierwsze dwa etapy tej budowy, czyli parking i murawa, płyta stadionu. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu i czekamy na oddanie nam już po poprawkach projektu na trzeci etap budowy. Mam nadzieję, że już w styczniu uda nam się go Państwu zaprezentować oraz uzyskawszy pozwolenie na budowę, ogłosić przetarg i w tym roku przystąpić do realizacji istotnej części tej inwestycji, czyli trzeciego etapu przebudowy stadionu. Mamy na to zabezpieczoną w tym roku kwotę 14 milionów, prawie 15 milionów złotych. Przypomnijmy, że do tej inwestycji mamy dofinansowanie w kwocie 10 milionów złotych ze środków ministra sportu. Zagospodarowanie obszaru terenu to 54. Na to zadanie złożyliśmy wniosek do ministerstwa i już wiemy, bo została ogłoszona lista naborowa, że nie uzyskaliśmy dofinansowania, ale mamy zabezpieczoną kwotę 1 388 000 złotych, czyli dokładnie połowy kosztorysowej wartości tej inwestycji i chcemy ją rozpocząć, realizując zakres, na jaki pozwolą nam nasze środki oraz ponownie składając wniosek o dofinansowanie. Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji Białej Podlaskiej to jest ten ogromny projekt, na który miałem ogromną satysfakcję podpisać z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim umowę w zeszłym roku. To jest projekt, którego wartość wynosi 20 kilka milionów złotych, a na który uzyskaliśmy rekordowe w skali jednostkowej do jakiegokolwiek projektu realizowanego w Białej Podlaskiej dofinansowanie w kwocie 19,5 miliona złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przy czym 2 miliony w tej kwocie pochodzą ze środków ministerialnych i ten projekt będzie realizowany przez nas w ciągu dwóch najbliższych lat, ale w tym roku zrealizujemy przede wszystkim, już zresztą rozpoczęte, wyłoniliśmy wykonawców w drodze przetargu, przekazali się plac budowy. Stworzymy zupełnie nową siedzibę przedszkola samorządowego nr 6 przy ulicy Łomaskiej oraz przebudujemy budynki na posesji przy ulicy Kolejowej 21 na potrzeby rodzinnego domu dziecka. To kolejny powód do dużej satysfakcji, ubiegłoroczne podpisanie przeze mnie z panem marszałkiem umowy na drugi już etap budowy małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Przypomnijmy, że o ile w pierwszym etapie to było ponad 800 instalacji czterech typów, kotłów na biomasę, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz solarnych, o tyle w tym drugim etapie będą budowane w liczbie około 400 te instalacje dwóch ostatnich wymienionych przeze mnie typów, czyli paneli solarnych oraz fotowoltaicznych. To jest czystsze powietrze, niższa emisja, zdrowsza, bardziej zielona Białopodlaska. Budowa energooszczędnego oświetlenia to jest projekt, na którego rozstrzygnięcie i przyznanie środków oczekujemy. Jesteśmy pierwsi w kolejce na liście rankingowej. Jest duża szansa, że to wsparcie zewnętrzne ze środków Unii Europejskiej uzyskamy. Wówczas uda nam się wykonać takie inwestycje, na przykład w nowe LED-owe oświetlenie na ulicach Białej Podlaskiej w kwocie ponad 3,5 miliona złotych. Rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłł. Tu znowu w zeszłym roku podpisałem umowy z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim na kwotę prawie 5 milionów złotych, o którą rozszerzamy dotychczasowy zakres realizowanego projektu. Dzięki temu ujawnimy
obrys, narys pałacu, tej jego zasadniczej bryły, pięknie go wyeksponujemy. Doposażymy nasze muzeum w nowe instalacje multimedialne. Wreszcie wykonamy nowe ciągi piesze z kostki granitowej. Wzbogacimy oświetlenie i monitoring parku, a przede wszystkim, jeśli chodzi o to wrażenie i obraz ogólny, dokończymy budowę układu fortyfikacyjnego, tego, z którego jesteśmy bardzo dumni, bo jest to typ stal holenderskich wałów obronnych, jedyny tego typu na wschód od Wisły w całej Europie. I dobudujemy ten układ od strony południowo-zachodniej oraz południowej wraz z tarasem spacerowym do rzeki, gdzie połączy się z już wykonaną przez nas drogą pieszo-rowerową. Kończymy też projekt digitalizacji Muzeum Południowego Podlasia i tu już zostały mniejsze kwoty do zamknięcia tego projektu w tym roku. W obszarze oświaty i wychowania chcemy wybudować boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, wchodząc z jego skład w 4. Liceum Ogólnokształcącym. Inwestycje jednoroczne, a więc przed chwilą pokazali się inwestycje jednoroczne, teraz te, które zaplanowaliśmy do wykonania w ciągu jednego roku i sfinansowania go w tym roku. Przede wszystkim to są cztery kolejne drogi osiedlowe z planu budowy dróg. Mówiłem o tym, że nasz budżet jest budżetem dotrzymywanych obietnic. Realizujemy plan budowy dróg. Przypomnę, nie wszyscy o tym pamiętają, zwłaszcza ci, którzy najgłośniej zabierają głos, gdy próbują komentować negatywnie tą naszą inwestycyjną ofensywę, że po poprzedniej kadencji w spadku otrzymaliśmy projekt budżetu na 2019 rok, który mimo zakładanych 50 milionów kredytu w ciągu 2 lat, bo komuś marzył się wielki stadion, a tak naprawdę tylko jedna wielka trybuna stojąca, ustawiona pod słońce, tak mielibyśmy wówczas oglądać mecze. I na ten projekt budżetu, mimo tego, że tak ściśnięty finansowo, nie przebywał nawet złotówki na budowę dróg osiedlowych. Zmieniliśmy wspólnie z Radą Miasta ten stan rzeczy i jest to już trzeci kolejny rok tej kadencji, w którym powstaną nowe drogi osiedlowe. Wychodzimy tym naprzeciw uzasadnionym, tak oczekiwanym potrzebom mieszkańców naszego miasta. I będą to ulice na Skarpie, Czecha, Kleberga i Dąbrosza. Przypomnę, że ten plan budowy dróg został przyjęty przez reprezentantów wszystkich klubów w Radzie Miasta. Podjęliśmy niejako wspólne zobowiązanie. On liczy kilkadziesiąt stron. Są tam bardzo szczegółowo opisane kryteria, dla których pierwszeństwo dano tym, a nie innym ulicom i w takiej, a nie innej kolejności. To także remonty na wierzchni, nakładki bitumiczne. W tym roku na przykład kwotą 555 tysięcy złotych, w minionym roku, przepraszam, wyremontowaliśmy bardzo długi fragment ulicy Akademicki. W przyszłym roku też na tych drogach, które wymagają najpilniejszej interwencji, takie remonty chcemy wykonywać. Budowa i przebudowa ulic, chodników i studni chłonnych, budowa i przebudowa jezdni i chodników. Jest to wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi. Kilka dni temu miałem przyjemność w towarzystwie pana Mieczysława Buty i Stanisława Lesieckiego, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwiska, panów prezesów Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, odbierać wspólnie zrealizowaną przez nas inwestycję, dzięki której w jej pierwszym etapie powstało 45 miejsc postojowych na parkingu wzdłuż ulic Akademickiej i Kopernika. W przyszłym roku chcemy kontynuować tę wspólną inwestycję dalej w ciągu ulic Kopernika. Oraz utworzenie strefy płatnego parkowania. Jest to zadanie, które będzie zrealizowane, jeżeli taką decyzję zarekomenduje zespół powołany przeze mnie jako prezydenta, w skład którego oprócz urzędników weszli przedstawiciele trzech klubów Rady Miasta. Jest to odpowiedź na wniosek społeczny, na petycję podpisaną przez 200 przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą w obszarze centrum miasta. Gospodarka mieszkaniowa to przede wszystkim wykupy gruntów i nieruchomości, tutaj zabezpieczone 2 200 000 zł oraz na informatykę niespełna 300 000 zł. To jest przede wszystkim, co bardzo satysfakcjonuje
modernizacja monitoringu miejskiego, ale też zakup koniecznych do jego obsługi nowoczesnych, bardziej wolnych i szybciej działających serwerów. No i wreszcie oświata, wychowanie i opieka. Nie zapominamy o pilnej potrzebie, jaką jest konieczność ciągłego modernizowania i usprawniania infrastruktury miejskiej. Nie trudno wyobrazić sobie mieszkańcowi miasta, jak bardzo bogaty jest ten infrastrukturalny zasób naszej oświaty. To jest 10 przedszkoli samorządowych, a kilka dużych zespołów szkół, bursa szkolna, poradnia psychologiczna, pedagogiczna. To są wszystko budynki, substancja, kubatura, które podlegają ciągłemu permanentnemu zużywaniu. Jeżeli nie chcemy za kilka lat obudzić się w sytuacji, w której nie można byłoby prowadzić lekcji, bo już się nie da naprawić dachu, którego napraw w kolejnych latach zaniechano, to musimy corocznie odpowiedzialnie i takie środki przesuwać do inwestycji w budynki, między innymi oświatowe. I stąd ta kwota 1 700 000, która pewnie w tym roku, tak jak w dwóch poprzednich latach, sięgnie około 2 000 000 zł, bo w budżecie planujemy te wydatki, o których wiemy, że istnieje potrzeba ich poniesienia, ale awarie zdarzają się praktycznie w każdym roku w sposób przez nikogo nieprzewidziany. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na przykład na fakt, że przy szkole podstawowej nr 3 zaplanowaliśmy budowę boiska wielofunkcyjnego. Podkreślam ten fakt dlatego, że no jest to bardzo duża szkoła, która jako jedyna w zasadzie nie ma już takiego, nie ma wciąż takiego obiektu. Państwa uwagę jeszcze na fakt, że na wniosek Klubu Radnych Zjednoczonej Prawicy, poparty przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, wprowadziliśmy do projektu budżetu kwotę 500 000 zł w dziale Kultura Fizyczna na budowę skateparku. Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Jest to ten z dużych projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, który nie wygrał, choć otrzymał ogromną liczbę głosów i wspólnymi siłami uznaliśmy, że warto podjąć takie zobowiązanie w tegorocznym budżecie. Chcemy ten skatepark zlokalizować tam, gdzie był proponowany w projekcie budżetu obywatelskiego, czyli właśnie tutaj na osiedlu wzdłuż ulicy Grzybowej. No i jeszcze środki, które na przykład znalazły się w budżecie miasta na dofinansowanie nowego samochodu dla miejskiej jednostki Straży Pożarnej. I budżet obywatelski to prawie 1 800 000 zł, w tym wydatki bieżące niespełna 80 000 zł i wydatki inwestycyjne 1 717 000 zł. Krótko przypomnijmy Państwu, jakie projekty zyskały głosy mieszkańców i w ten sposób zostały skierowane do realizacji. Podzieliliśmy je według działów, czyli w transporcie i łączności to chodnik przy ulicy na Skarpie. Przypomnijmy też, że samą ulicę zbudujemy w ramach planu budowy dróg. Przebudowa ulicy Małej, czy ulica Długa bez mandatów. Gospodarka mieszkaniowa to Leśny Zakątek. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w ramach kultury fizycznej to rozbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Rekakowicza, czy budowa miejsca do streetballu, workoutu i tak dalej. Na Koły Plac Zabaw, czy oświetlenie i nagłośnienie hali sportowej przy szkole nr 3. Ochrona dziedzictwa narodowego to koncert na rzecz Stowarzyszenia Wspólny Świat, czy mural i wyposażenie Izby Pamięci historii miejskiego lotnictwa, jaka powstaje przy ulicy Sidorskiej w lokalu użyczonym przez Miejski Samorząd z Zasobów Spółki ZGL. No i wreszcie konstrukcja finansowa budżetu. Skoro zakładamy deficyt, powinniśmy też wskazać źródła jego finansowania, ale
I przede wszystkim będzie to planowany kredyt bankowy, który, jak jeszcze raz podkreślę, najprawdopodobniej nie będzie zaciągany nawet w kwocie dużo mniejszej niż zaplanowana. Ale chcę też podkreślić, że wśród rozchodów jest spłata kolejnej transzy zaemitowanych wcześniej obligacji. Dwa razy po 9 milionów złotych w tej kadencji, w tym i w poprzednim roku oraz 8 milionów spłaconych przez nas w 2019. My już w tej kadencji zmniejszyliśmy zadłużenie o kwoty większe niż te, które są nam ewentualnie potrzebne do sfinansowania wydatków na tą inwestycyjną ofensywę. No i bilans budżetu miasta. Ten 30-milionowy zakładany deficyt, jeżeli będzie konieczność częściowego jego sfinansowania, to będzie to kwota z kredytu, która dzisiaj wymagałaby zaciągnięcia go w kwocie 16 milionów złotych. Natomiast środki wolne, czyli te środki przechodzące z roku ubiegłego, jako niewykorzystane, to kwota 14 milionów złotych, ale tę wysokość ostatecznie poznamy dopiero w marcu po ostatecznych finansowych rozliczeniach zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o finansach publicznych. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za uwagę. Zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich arkana budżetu to pasjonująca lektura czy słuchowisko. Niemniej jednak robią to ze starannością gospodarza, któremu bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej mieszkańców miasta rozumiało, że to nasze wspólne dobro. Prezydent miasta, państwo radni, niczym w tym zakresie nie różni się od gospodarza w swoim domu, od matki i ojca, którzy muszą codziennie umiejętnie zarządzać swoim budżetem, żeby zapewnić po pierwsze zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych swojej rodziny oraz szans na nich zrównoważony rozwój. Dokładnie tak działamy w samorządzie miejskim. Mamy obowiązek dbać o dochody i realizować dzięki ich uzyskiwaniu te zadania, które są zabezpieczane podstawowych potrzeb mieszkańców miasta oraz realizować nasze marzenia o jego rozwoju. Mam ogromną satysfakcję, gdy często słyszę od Państwa, że miasto pięknie się rozwija, że mimo różnych niedoskonałości, które zawsze były i pewnie w jakimś kawałku, w jakiejś części zawsze będą, udaje nam się wspólnym wysiłkiem tak pięknie Białopodlaską rozwijać. Jeszcze raz dziękuję także Państwu radnym, bo siłą 18 posłów za 3-4 wstrzymujących się ten prezent noworoczny dla swojego miasta przyjęli. Dziękuję Państwu bardzo. Pozostaję do dyspozycji Państwa dziennikarza. Bo w budżecie nie ma takiej pozycji odnośnie nieruchomości przy Łomackiej 2, ta nieruchomość, którą miasto zamieniło się ze starostwem. Chciałam zapytać, czy w związku z tym w tym roku nie będzie poczynionych żadnych prac przy tym budynku? Rozmawialiśmy o tym między innymi na jednym z posiedzeń Rady Miasta. Mamy swoje pomysły na zagospodarowanie tej nieruchomości. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby były to pomysły, dzięki którym uda się zabezpieczyć realizację jednej z istotnych funkcji społecznych. I w tym kontekście myślimy o umiejscowieniu w tym budynku Domu Pomocy Społecznej, ewentualnym zrealizowaniu tam mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka, albo budowie mieszkań komunalnych. Tak czy siak chcemy zrealizować jedną z istotnych, wakujących w naszym mieście funkcji społecznych i w pierwszej kolejności już prowadzimy analizy odnośnie możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. W sposób zrozumiały to gospodarskie działanie. Zanim zdecydowalibyśmy o tym, że robimy coś wnioskowo-kwiatnie za swoje, warto spędzić nawet dużo czasu, jeżeli okazałoby się, że finalnie uda się stworzyć projekt, dzięki któremu uzyskamy zewnętrznego finansowania. Takich potencjalnych źródeł dofinansowania jest kilka, przy czym te główne to przede wszystkim środki Unii Europejskiej w tej nowej perspektywie na lata 2021-2027 oraz budżet państwa.
Panie prezydencie, w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że budżet nie przewiduje pokrycia kosztów inwestycji. Jak się pan do tego odniesie? Słyszałem o negatywnych uwagach względem budżetu, popełnionych przez nawet przedstawicieli jednego z klubów w Radzie Miasta. Państwo mieliście przed chwilą okazję zobaczyć, jak dobry jest to projekt budżetu. Bardzo dokładnie starałem się Państwu wyjaśnić, z czego to wynika, gdzie znajdują się też ewentualne zagrożenia. Ale proszę Państwa, papier przyjmie wszystko, wymówić można wszystko, nawet każdą największą bzdurę. I w takich kategoriach traktuję takie złośliwe, niemerytoryczne uwagi. Jeżeli kieruje je osoba zajmująca stanowisko radnego, a nawet prestiżowe w Radzie Miasta, to daje po prostu do swojej niekompetencji. A gdyby nie była niekompetentna, to po prostu cynicznie manipuluje. Wszyscy widzieliśmy, w jaki sposób zbilansowany jest budżet. Jak dużą pracę codziennie wykonujemy ze wspaniałym zespołem moich współpracowników. Tutaj największe podziękowania należą się nieobecnej dzisiaj z powodu oddelegowania jej na kwarantannę pani skarbnik Marcin Gioczu, ale całemu zespołowi. To wszyscy Państwo naczelnicy ze swoimi współpracownikami dzisiaj towarzyszy nam. A pan Michał Romanowski, naczelnik Wydziału Rozwoju, który jest odpowiedzialny za to imponujące pozyskiwanie środków zewnętrznych, za to doskonałe przygotowanie projektów, na które to dofinansowanie otrzymujemy. A jeszcze raz chcę Państwa zapewnić, że i Państwo widzicie fakty, że mamy świetnie zbilansowany budżet, że mamy budżet na tyle zdrowy, że pozwala nam na przykład ponosić 50-milionowe koszty zabezpieczenia, pokrycia ze środków własnych tej tak zwanej luki oświatowej, że mamy budżet, który pozwala nam dołożyć praktycznie każdą drugą złotówkę do tych prawie 50 milionów środków dofinansowania zewnętrznego, że jest to już trzeci budżet, w którym realizujemy wydatki majątkowe na historyczną, bezprecedensową skalę w kwocie prawie 100 milionów złotych, a więc kilkukrotnie wyższy niż to, co działo się w wielu latach przed tą naszą kadencją. Myślę, że bardzo obiektywnym wskaźnikiem pokazującym, czym naprawdę jest nasz budżet, jest to, że został przyjęty głosami 18 radnych, w tym dwóch największych klubów, przy tylko czterech głosach wstrzymujących się. Przeciwko czemu wstrzymało się trzech radnych Białej Samorządowej? Nie chcą tych inwestycji dla mieszkańców miasta, nie chcą podpisać się pod tą trwającą inwestycyjną ofensywą, pod tym historycznym sposobem, w jakim zmieniamy dzisiaj nasze miasto. Można się nieodpowiedzialnie licytować na to, kto będzie lepszym wujkiem, ale taka postawa skłócania, demonstrowania ciągłego niezadowolenia, bo nie zostały ziszczone czyjeś indywidualne ambicje, nie służy budowaniu naszego samorządu. Jest stara polska prawda. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Niektórzy wolą stać w szeregu tych wiecznych malkontentów na złość światu odmrażających sobie uszy. Większość Państwa radnych pokazała ogromną dojrzałość. I to jeszcze raz podkreślę, mimo tego, że na co dzień występują między nimi, między nami naturalne różnice, ale wszyscy wspólnie, a przynajmniej znakomita większość z nas, czuje odpowiedzialność za rozwój Białej Podlaskiej. I cieszę się, że w tym historycznym procesie możemy uczestniczyć. Jeszcze chciałam, jeżeli można jeszcze zapytać o system odpadami w Białej Podlaskiej, bo mija rok od wprowadzenia nowej metody naliczania. Chciałam zapytać, czy ten system się bilansuje i jeszcze takie pytanie, bo mieszkańcy też, czytelnicy pytają, jak w tym roku mają postępować, czy mają ponownie składać jakieś deklaracje, jeżeli tak jest. Ostateczny bilans systemu poznamy w styczniu, gdy mieszkańcy będą składać deklaracje na rok kolejny i w tych deklaracjach ujawniać ilość zużytej w ciągu roku wody. Także z informacjami o tym, jak wygląda bilans systemu, wstrzymam się jeszcze do końca stycznia. Na rok zaplanowaliśmy kwotę wydatków na poziomie 9 milionów 600 tysięcy złotych.
z dotychczas przeprowadzonej analizy wpływów, czyli tych opłat, które mieszkańcy wnoszą za odbiór wodów i za gospodarowanie ich odpadów, wynika, że dochody uzyskane z tego tytułu przez miasto są około 900 tysięcy złotych niższe. Ale chcę podkreślić, to wciąż dużo mniejsza potencjalnie dopłata z budżetu miasta niż ta, którą mieliśmy przed wprowadzeniem zmian w sposobie naliczania w roku 2019 na rok 2020. W 2019 roku kwota dopłaty z budżetu miasta to było 3,5 miliona złotych. W 2020 roku najprawdopodobniej dopłacalibyśmy 4,5 miliona złotych. A przypomnijmy, uchwalone przez nas stawki należą praktycznie do najniższych w całym kraju. Wiele samorządów w ubiegłym już roku przeszło na metodę naliczania odwody i uchwalone stawki za metr sześcienny zużytej wody w gospodarstwie domowym wynoszą od 7 do nawet kilku złotych więcej. W Białej Podlaskiej uchwaliliśmy tę stawkę na poziomie 5 zł 20 groszy. Według bilansu zeszłorocznego rzeczywiście zauważamy, że może się to okazać niewystarczające do zbilansowania systemu, ale tak czy siak jest to milowy krok w stronę gospodarnego zarządzania naszym budżetem. Mam jeszcze pytanie. Podczas dzisiejszej prezentacji budżetu wspominał mi Pan prezydent o tym, że wiele inwestycji jest realizowanych przez białe firmy. Jednak ostatnio padł taki zarzut, że firmy białe są nierówno traktowane. Czy Pan odnieść się do tego? Jest to zarzut z gatunku kompletnie oderwanych od rzeczywistości, absurdalnych. Przecież właśnie naszym działaniem, proszę Państwa, pokazujemy otwartość na partnerskie traktowanie. To przedstawiciele środowisk biznesowych są naszymi partnerami w podejmowaniu kluczowych decyzji. To z nimi między innymi ponad rok temu uzgadnialiśmy, analizowaliśmy możliwość aktualizacji wysokości obciążenia podatkami i opłatami lokalnymi. To z nimi rozmawialiśmy o zmianie metody naliczania opłat za zużycie i zagospodarowanie odpadów przez mieszkańców miasta. To przedsiębiorcy byli naszymi partnerami w przygotowaniu przeze mnie i nasz zespół urzędniczy projektu uchwały, którą Rada Miasta zwolniła przedsiębiorców z podatku na okres nawet do 3 miesięcy, żeby pomóc im w tej covidowej rzeczywistości, żeby pomóc im obronić miejsca pracy swoich pracowników. To wreszcie ci przedsiębiorcy stali się partnerami we wspólnym wykonywaniu inwestycji w układ drogowy, chodniki, a nawet ścieżki rowerowe przy budowanych przez siebie osiedlach. Myślę tu o deweloperach. Rozumiem, że może się zdarzyć ktoś, kto uzna, że jego kieszeń jest ważniejsza niż wspólne dobro miasta. I jeżeli by tak było, to proszę o głośne wyrażenie niezadowolenia, ale wówczas jestem przekonany i proszę zwrócić się do środowisk eksperckich i przede wszystkim tych reprezentatywnych zrzeszających przedsiębiorców w Białej Podlaskiej zostanie osamotniony w takim działaniu. Jeszcze mam jedno pytanie. Jeśli chodzi o koalicję, dużo się o tym ostatnio mówi, kto jest z kim, kto nie jest z kim w koalicji. Chciałbym, żeby Pan, patrząc na to, powiedział, jak to ocenia. Dzisiejsza konferencja ma co prawda charakter stricte budżetowy, ale oczywiście odniosę się i do tego pytania. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, kto ostatnio próbował zyskać zainteresowanie, mówiąc o rzekomych koalicjach. To jest ta grupa radnych, która najgłośniej krzyczy o tym, że jesteśmy tutaj od wykonania pracy samorządowej i to mieszkańcy są naszymi naturalnymi koalicjantami. No, czasem ten, kto najgłośniej mówi o swoich przymiotach, najboleśniej prywatnie odczuwa ich deficyt. Proszę spojrzeć na głosowania w Radzie Miasta. Przecież one najwyraźniej pokazują, że nie ma żadnych zdefiniowanych i odgórnie przygotowanych koalicji. W każdej sprawie, i przyznam, że nie jest to sytuacja komfortowa dla prezydenta, w każdej strategicznej sprawie po prostu szukam w państwie radnych partnerów.
I cieszę się, że większość radnych tę odpowiedzialność i umiejętność przyjmowania ponad podziałami różnych potrzebnych dla miasta rozwiązań w sobie znajduje. Najlepszym przypadkiem jest budżet, ale chociażby na tej samej sesji budżetowej głęboki rów zupełnie odmiennego spojrzenia na pewne sprawy został wykopany w przypadku głosowania nad uchyleniem uchwały w sprawie tzw. karty rodziny. Czy istnieją lepsze przykłady pokazujące, że nie ma żadnych koalicji, że nie ma tych, jak chcieliby niektórzy, zakulisowych gier i układów? Z kolei zupełnie inaczej w Radzie Miasta wyglądał podział w przypadku głosowania nad wnioskiem o odwołanie przewodniczącego Rady Miasta. Jeżeli mielibyśmy, operując właśnie tym sposobem myślenia, on jest cyniczny, złośliwy, ukierunkowany na manipulowanie opinią publiczną, doszukiwać się takich koalicji, to można powiedzieć, że w Radzie Miasta zaistniała koalicja trzech rad białej samorządowej z panem radnym Adamem Chodzińskim, bo to była jedyna czwórka, która głosowała nie za budżetem miasta na 2020 rok. Czy naprawdę pan Adam jako dyrektor szpitala, który wnioskował razem ze społecznością szpitala o budowę drogi Jana Kazimierza do jazdy do onkologii, nie popiera takiego budżetu, albo panowie radni, którzy mówią o tym, że jesteśmy winni mieszkańcom pracy na ich rzecz, nie popierają budżetu, w którym na rzecz tych mieszkańców wydajemy 450 milionów złotych, w tym 100 milionów złotych na inwestycje, z których będą korzystały jeszcze nasze dzieci. Słyszałem i taką uwagę, bo budujemy, a to wszystko później kosztuje, jeżeli chodzi o utrzymanie. No naprawdę. Czy od radnego Rady Miasta oczekujemy takiego odkrywczego spojrzenia na problemy miasta, odkrywania publicznie Ameryki, że jeżeli wybudowaliśmy drogę, to będziemy ponosić koszty jej utrzymania, odśnieżania, oświetlenia, w jakiejś przyszłości także remontów? No naprawdę, to rozumiem, że mieszkańcom miasta niepotrzebny jest ktoś, kto pracę radnego sprowadza do takich błyskotliwych wniosków. Zwłaszcza, gdy nie wykonuje się pracy nad tym, żeby zabezpieczyć środki na pokrywanie tych kosztów. A Państwo widzicie, że właśnie taką pracą nad budżetem miasta i naszymi codziennymi staraniami te środki zabezpieczamy. Panie Prezydencie, ja mam pytanie dotyczące inwestycji związanej z dojazdami do tunelów. W budżecie zabezpieczono ponad 6 milionów złotych, tam z Elfiru mają być te pieniądze, ale z tego co pamiętam przetarg na wykonanie dojazdów to był 400 bodajże. Jeżeli dobrze pamiętam, chciałam spytać, skąd ta różnica w kwotach? Są to kwoty wynikające z kosztorysów inwestorskich i żadne inne kryteria tam nie mają zastosowania. Kwoty zabezpieczone w budżecie są kwotami wynikającymi z kosztów, z kosztorysów inwestorskich. Ewentualne różnice w późniejszym wydatkowaniu mogą polegać na przykład, i mamy takie przykłady, że w końcowym rozliczeniu albo trzeba uwzględnić dodatkowe wydatki na nieprzewidziane roboty dodatkowe, albo, co nam się ostatnio często zdarza, wręcz płacimy mniej, bo ostateczne rozliczenie powoduje, że niektóre zaplanowane roboty wykonaliśmy taniej niż wynikało z kosztorysów inwestorskich. Czy ja rozumiem, że jeżeli przetarg wyniósł 5 milionów 400 powiedzmy, tak jak pamiętam, a teraz jest 6 milionów 200, to dodatkowe koszty są związane, tak, z tymi Odpowiemy Pani, bo jest to pytanie już szczegółowo adresowane do Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji, która ten proces nadzoruje. Pani Naczelnik przebywa w tej chwili na zwolnieniu lekarskim. Rozumiem. Ale jeżeli Pani redaktor sobie życzy, nawet na piśmie w ciągu kilku dni. Znaczy, bo rozmawiałam z inwestorem, on mówił, że jakby nie dokonywał rewaloryzacji, nie zwracał się o rewaloryzację tej kwoty, bo przetarg był przecież w 19 roku rozstrzygany, więc trochę czasu upłynęło, dlatego pytam o dodatkowe koszty ewentualnie. A jeszcze mam pytanie o płatną strefę płatnego parkowania, bo jakoś tak nie rozumiem. Miasto jest za stworzeniem tych stref, czy się zastanawia, czy niekoniecznie? Ja już dzisiaj o tym powiedziałem, ale oczywiście chętnie jeszcze raz. Miasto jest za tym, by niczego nie robić nieroztropnie, niepochopnie, tylko przygotować rzeczywistą, rzeczową analizę. I w tym celu
Odpowiadając na wniosek ponad 200 przedsiębiorców prowadzących swoją działalność tutaj w obszarze centrum miasta, którzy wnioskowali zarówno o utworzenie strefy płatnego parkowania, jak i wytyczenia dodatkowych miejsc postojowych w obszarze ścisłego centrum, na podstawie uzgodnienia z przedstawicielami wszystkich trzech klubów w Radzie Miasta powołałem komisję. Państwo radni zgłosili swoich przedstawicieli, każdy klub ma przedstawiciela. Z ramienia Urzędu Miasta to jest pan prezydent Maciej Głuczyński wraz z naszymi współpracownikami. I pierwsze posiedzenie takiego zespołu już się odbyło. Ja niezależnie od posiedzenia tego zespołu już wcześniej z nawet dużym wyprzedzeniem prowadziłem rozmowy, gdzie sondowałem różnego rodzaju warianty działania w zakresie możliwości utworzenia stref płatnego parkowania. I uprzedzałem też Państwa radnych, że na przykład co do pewnych oczekiwanych przez niektóre grupy mieszkańców rozwiązań, swoje istotne uwagi ma miejski konserwator zabytków, który swoim nadzorem właśnie tę historyczną część miasta obejmuje. Dlatego proszę o cierpliwość. Myślę, że w tej sprawie postępujemy tak, jak się dokładnie powinno, czyli ponieważ działanie nie jest tak oczywiste, dla niektórych może być nawet kontrowersyjne, to przyznajmy, że w większości miast takie strefy funkcjonują i bardziej pewnie pytanie dotyczy tego, jaki zakres miałaby objąć ta strefa, czy jakie miałyby być koszty takiego parkowania, ale poczekajmy na efekty prac. Ostatecznie to prezydent jest wnioskodawcą w tej sprawie. Tutaj przepisy ustawy mówią jednoznacznie, że prezydent jako organ wykonawczy może skierować projekt takiej uchwały do Rady Miasta, ale decyzję o tym podejmie Rada Miasta właśnie w formie przyjętej uchwały. Dlatego Państwo radni są tutaj najlepszym partnerem. To zespół, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich trzech klubów, zadecyduje o tym, czy, a jeśli tak, to jaką formę nadam tej propozycji. Jeszcze mam pytanie o stadion, o boiska. To 54, bo jak już Pan powiedział, wiadomo, że w konkursie nie udało się pozyskać funduszy. Rozumiem, że w tym momencie już miasto będzie w tym roku w ramach pieniędzy zabezpieczonych pomalutku samo realizować. Tak, ale chcę też zapewnić, że rozpoczęcie prac w danym projekcie nie wyklucza możliwości ponownego ubiegania się o dofinansowanie takiego nawet już rozpoczętego w realizacji projektu i to będziemy się starali uczynić. Ale to jest parking, czy będziecie starali się tak szeroko jak to? Zadecydujemy o tym wspólnie z przedstawicielami środowiska, przede wszystkim gospodarzami terenu, czyli zarządem Akademii Piłkarskiej pod 54. Ja jeszcze jedno, chciałam się upewnić odnośnie inwestycji Rondo-Łomacka Kolejowa. W uchwale jest zapis, że będzie to realizowane zarazem z inwestorem, z inwestorem galerii Karuzela. Chciałam się upewnić, bo na moje pytania inwestor nie chciał odpowiedzieć, dlatego chciałam tutaj zapytać miasto, czy rzeczywiście inwestor podtrzymuje swoją wolę i czy miasto ma wiedzę, na jakim etapie jest ta inwestycja, która była wstrzymana. To Państwo dokładnie wiecie, że miasto nie jest inwestorem i w żaden sposób nie jesteśmy z tą inwestycją związani, chociaż wszyscy pamiętamy, że byli tacy, którzy próbowali złośliwie prezydenta z nią łączyć. Jest to sprawa prywatnego inwestora, który jest właścicielem tej nieruchomości. Tylko ten inwestor może podjąć decyzję o tym, czy będzie realizował tę inwestycję, czy nie. Jeżeli chodzi o to, co miasto mogło w tej sprawie wykonać, to wykonaliśmy dokładnie to, do czego jesteśmy przez prawo powołani. Czyli w momencie, gdy inwestor wystąpił o konkretne decyzje, takie uzyskał, ponieważ spełnił wymagane przepisami ustawy warunki. Ale kwestie podjęcia przez niego decyzji o budowie czy nie, to rozstrzyga sam we własnym zakresie. W tej sprawie wiem pewnie tyle, co wszyscy Państwo, czyli to, że okres epidemii mocno podkopał przekonanie przedsiębiorców o tym, że galerie handlowe, te duże powierzchnie sprzedażowe mogą być dobrym biznesem, bo na dobrą sprawę nie do końca wiadomo, jak lockdowny mogą się odcisnąć na kondycji finansowej takich przedsiębiorców i jak długo może w ogóle potrwać epidemia. W budżecie znajduje się zapis o inwestycjach,
inwestycji w Toronto, choć przypomnijmy, myśli nie oglądając się na inwestora, który nie kwapił się do tego, żeby brać udział w jej finansowaniu, po prostu własnym nakładem sił rozwiązali ten palący problem komunikacyjny. Już pewnie niektórzy nie pamiętają, że jeszcze jakiś czas temu miasto tonęło w tym miejscu, w korkach, był to stan, który odziedziczymy po poprzedniej kadencji, ale w przeciwieństwie do poprzedniej kadencji, w tej po prostu rozwiązaliśmy ten problem. I dzisiaj możemy się cieszyć, że nie stoimy w korkach w tej części miasta spowodowanych zagęszczeniem ruchu właśnie na tym skrzyżowaniu. W budżecie znajduje się to dlatego, że wciąż jeszcze miasto ma zawarte przed 10 latami porozumienie z poprzednikiem tego inwestora, którego ten inwestor jest następcą prawnym, bo wówczas deklarował tamten właściciel terenu, że taką wspólną inwestycję z miastem poczynić, środki na to zabezpieczyć. Ponieważ mamy umowę, fakt posiadania tej umowy musi być w naszych dokumentach finansowych odzwierciedlony, więc w budżecie taki zapis funkcjonuje, ale nie, nic nam nie wiadomo o tym, żeby inwestor chciał przystępować do budowy takiego ronda. A tego ronda miasto przyjęło, inwestor przekazał miastu, bo tam były jakieś kwestie dotyczące tego, że oni zrobili projekt, ale ponieważ inwestor miała, to projekt miał być miastu przekazany. Jeśli dobrze pamiętam, tak, to był to projekt, którego kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 5,5 miliona złotych. To proszę popatrzeć i proszę zauważyć i docenić, że wykazaliśmy się jako niska społeczność wyjątkową gospodarnością, bo za kwoty zupełnie nieporównywalne z tymi proponowanymi przez inwestora, który dodatkowo chciał zaangażować kwotę dużo mniejszą niż połowa tych nakładów, my po prostu rozwiązaliśmy własnymi rękoma, nakładem własnych sił i operatywności ten problem komunikacyjny. Czyli to ronto, które teraz tam jest, rozumiem, że to już jest na razie rondo tymczasowe, ale w najbliższym czasie na stałe. Tak. Jeżeli nie słyszę już uwag czy zapytań Państwa dziennikarzy, jeszcze raz pięknie Państwu dziękuję. Dziękuję przede wszystkim tym mieszkańcom, którzy wykazali cierpliwość, by nas przez tak długi czas wysłuchać.